Jeśli milczenie jest złotem, to nasi politycy są dziś bardzo bogaci. W dniu ciszy wyborczej witam na pokładzie Ekspresu Republiki Sylwia Krasnodębska. Dzień dobry. Od północy mamy ciszę wyborczą. Obowiązuje do końca głosowania w niedzielę. Zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Wybory samorządowe potrwają od 7 do 21. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach inflacja wzrośnie, prognozuje szef Banku Centralnego. Jedną z przyczyn może być przywrócenie podatku VAT na żywność. Iran powtarza groźby wobec Izraela. Lider powiązanego z Teheranem libańskiego Hezbollahu zapowiada nieuchronną zemstę na państwie żydowskim za atak na konsulat w Damaszku, w którym zginęło 7 irańskich oficerów. Po 13 latach Nowy Jork nawiedziło trzęsienie ziemi. Nie ma ofiar ani poważnych uszkodzeń. Wstrząsy najsilniejsze od 13 lat były odczuwalne także w Filadelfii i Bostonie. Kto głosuje, ten się liczy i oby głosów do liczenia było jak najwięcej. Już jutro wybory samorządowe. W sumie wybierzemy ponad 46 tysięcy radnych i niemal 2,5 tysiąca włodarzy gmin i miast. W niedzielę punktualnie o 7 zostaną otwarte lokale wyborcze. Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz zagłosować i postaw znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na tej liście. Jeżeli postawisz znak X na więcej niż jednej liście kandydatów, twój głos będzie nieważny. Głosowanie potrwa do 21. Przed wyjściem warto sprawdzić, gdzie znajduje się lokal wyborczy. Można to sprawdzić czy na stronie BIP-u Urzędu Gminy Właściwego, czy w obwieszczeniach, czy w lokalnej prasie, albo na naszej stronie, do czego zachęcam, nasza strona wybory.gov.pl. Tam są wszelkie informacje. Frekwencja w wyborach samorządowych stopniowo rośnie. W 2018 roku wyniosła ponad 50%. Wieczór wyborczy z Telewizją Republika rozpocznie się o 19:30. Z nami będą goście, eksperci, politycy, którzy na bieżąco będą komentować wydarzenia. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w niedzielę druga tura odbędzie się 21 kwietnia. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Prezydent zdecydował się skierować ustawę do Trybunału w trybie kontroli następczej. Wątpliwości Andrzeja Dudy budzą czynności marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jest to kolejna w ostatnich tygodniach ustawa skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Poprzednie wnioski dotyczyły m.in. przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską agresją. Chaos w spółce Centralny Port Komunikacyjny. W firmie krąży czarna lista osób przeznaczonych do zwolnienia, a wszelkie prace zostały wstrzymane, informuje Onet. Jednocześnie w ostatnim czasie spółka miała zatrudnić kilka osób z pominięciem zwyczajnego procesu rekrutacji. Anonimowy rozmówca portalu sceptycznie wypowiada się na temat wewnętrznych audytów w firmie. Przeprowadzają je ludzie, którzy nie mają kompetencji, albo tacy, którzy teraz sami oceniają swoje poprzednie działania. Audyty robi się pod konkretną tezę, że spółka wyrządzała dużo szkód, strat i że po prostu jest niepotrzebna. Jednocześnie mimo zapowiedzi w CPK nie są przeprowadzane żadne rzetelne audyty przez profesjonalne firmy zewnętrzne. Wszystko to powoduje, że narastają wątpliwości dotyczące przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inflacja spadła do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. W marcu według wstępnych szacunków GUS wyniosła 1,9%. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiada jednak, że może się to wkrótce zmienić. Niestety spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach inflacja niestety może znowu wzrosnąć. Raczej na pewno wzrośnie. No po pierwsze, od początku kwietnia została przywrócona stawka podatku VAT 5% na żywność. Po drugie, zgodnie z tym, jaki mamy dzisiaj status prawny, tak jak się tu spotykamy, państwo siedzą, ja stoję, w połowie tego roku przestaną działać tak zwaną tarcze antyinflacyjne w zakresie cen energii. Jak dodał prezes NBP, w związku z wojną na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie drożeje ropa naftowa. W efekcie wkrótce spodziewane są kolejne podwyżki cen paliwa. Najmniej 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. To tragiczny bilans kolejnego zmasowanego ostrzału ukraińskich miast. Rosjanie przeprowadzili atak m.in. na Charków i Zaporoże. Rosyjskie drony kamikadze dotarły do Charkowa w środku nocy. Bezzałogowce trafiły w blok mieszkalny.
Nasz wróg przeprowadził 2 ataki rakietowe i niestety 6 osób zginęło, a 11 zostało rannych. Ich stan jest stabilny, przebywają w szpitalach. Co najmniej 5 rosyjskich pocisków uderzyło również w Zaporoże, zabijając 4 osoby. Wśród 23 rannych osób jest 2 dzieci. W całym obwodzie zaporowskim uszkodzonych zostało około 40 budynków. Rosyjski personel został usunięty z kwatery głównej NATO, poinformował w rozmowie z dziennikiem Bild sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wydalone osoby miały prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz Kremla. Nie jest jasne, kiedy doszło do usunięcia szpiegów. W ostatnim czasie podobne ruchy musiały wykonać również kraje członkowskie paktu i jest to często dyskutowany problem, zaznaczył Stoltenberg. Iran powtarza groźby wobec Izraela. Przywódca organizacji Hezbollah zaznaczył, że atak na konsulat w Damaszku, w którym zginęło 7 irańskich oficerów, jest punktem zwrotnym trwającej wojny z Izraelem. Bądźcie pewni, że irańska odpowiedź na atak Izraela na konsulat w Damaszku jest nieuchronna. Do sytuacji w Strefie Gazy odniósł się Donald Trump. Były prezydent USA ocenił, że Izrael przegrywa wizerunkowo wojnę z Hamasem, a premier Benjamin Netanyahu powinien jak najszybciej zakończyć konflikt i wrócić do normalności. Trzęsienie ziemi w Nowym Jorku. Jego epicentrum o magnitudzie 4,8 stopnia w skali Richtera znajdowało się 64 km na zachód od miasta. Czułem się naprawdę dziwnie, ponieważ doświadczyłem tego po raz pierwszy. Byłem w biurze, wyszedłem wcześniej. Szczerze mówiąc, to było dość szalone. Naprawdę się bałem i dlatego wracam teraz do domu. Mam tylko nadzieję, że wszyscy są bezpieczni. W stanie New Jersey jakakolwiek aktywność sejsmiczna jest rzadkością. Ostatnie tak mocno odczuwalne trzęsienie ziemi miało miejsce w Virginii. W Nowym Jorku nie odnotowano większych zniszczeń. Zespoły inżynierów w całym mieście dokonują inspekcji dróg i mostów. W naszym popołudniowym ekspresie zaprosimy Państwa na fantastyczne poranki z Telewizją Republika. Skoro sport to zdrowie, a czas to pieniądz, to zatroszczymy się też o zegar olimpijski. Zajrzymy do śląskiego zoo i wręczymy pewnej niedźwiedzicy grzebień. Od samego rana mocna dawka pozytywnej energii. W poniedziałek startuje nowy poranny program w Telewizji Republika. W Wielkiej Brytanii zakwitły tulipany. Pole pełne kwiatów nęci turystów zapachem i szeroką gamą kolorów. Rafael Nadal wycofuje się z turnieju w Monte Carlo. Hiszpański tenisista ma problemy zdrowotne. Pod znakiem zapytania stoi jego udział we French Open. Choć traktujemy ją jako coś zupełnie oczywistego, to w przeszłości bywała narzędziem eksploatacji ekonomicznej, a nawet powodem organizacji marszów. O soli opowie nam dziś niestrudzony Marcin Bąk. Czym jest kolonia? To taki obszar, z którego metropolia czerpie korzyści, nie dając wiele w zamian. Takim krajem były Indie pod brytyjskim panowaniem, gdzie nawet sól była objęta królewskim monopolem, który dawał koronie zyski, a Hindusom zabraniał samodzielnego pozyskiwania soli. Sprzeciwił się temu Mahatma Gandhi, który zorganizował Marsz Solny. Manifestację nieposłuszeństwa zakończoną 6 kwietnia 1930 roku ważeniem soli na brzegu morza. Brytyjczycy zareagowali w swoim stylu, aresztując Gandhiego i kilkadziesiąt tysięcy jego zwolenników. Jednak sukces propagandowy marszu został osiągnięty. Dzisiaj to wydarzenie stanowi jeden z elementów mitu założycielskiego nowoczesnych Indii. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zbliżają się wielkimi krokami. Przypomina o tym specjalny zegar, który odlicza czas do wielkiego otwarcia sportowych zawodów. Niestety, kapryśna pogoda w tym kraju, miejmy nadzieję tylko czasowo, pokrzyżowała jego plany. 26 lipca dokładnie o godzinie 19:30 rozpocznie się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Po raz pierwszy w historii odbędzie się ona poza stadionem. Organizatorzy postawili na drugą po wieży Eiffla wizytówkę miasta Sekwane. Ceremonia w tym miejscu może zebrać nawet 300 tysięcy osób i to tam postawiono zegar odliczający czas do startu Igrzysk. Niestety ze względu na szybko wzrastający poziom wody w rzece, który grozi zalaniem pobliskiego obszaru, zegar został przeniesiony i zabezpieczony plandeką. W ostatnich dniach Francję nawiedziły silne opady deszczu. Czasomierz wróci więc na swoje suche i bezpieczne miejsce, gdy tylko pogoda na to pozwoli. W południowej Anglii otwarto dla zwiedzających pole, na którym rośnie ponad 500 000 tulipanów. Obejmuje szeroką gamę tych kwiatów o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Tulipany to nieodłączny symbol wiosny. Do tej pory to Holandia słynęła z tulipanowej manii. To tam w XVII wieku wybuchło na ich punkcie szaleństwo, a pojedyncza cebulka była często warta tyle, co luksusowy dom w najdroższej dzielnicy Amsterdamu. Dziś tulipany w szarości i deszczu jak krople barwnego szczęścia rozświetlają brytyjskie pejzaże.
Stary niedźwiedź mocno śpi. Oj, za takie określenie ta niedźwiedzia dama mogłaby się obrazić. W śląskim ogrodzie zoologicznym przebudziła się z zimowego snu niedźwiedzica himalajska dla przyjaciół Kasia. Jak widać, początki po tak długim odpoczynku bywają trudne i niełatwo jest wyjść ze swojego wygodnego legowiska. Rozczochrane futro też pozostawia wiele do życzenia, ale to w końcu wiosna, a o tej porze roku stawia się tylko na wypoczynek w słońcu. Specjalnie dla Państwa zmieniamy się na lepsze. Od najbliższego poniedziałku widzów telewizji Republika w nowym programie śniadaniowym Republika Wstajemy będzie budzić Anna Popek oraz Rafał Patyra. Jak pobudka, tylko z nami. Zaczynamy jako pierwsi. Republika Wstajemy od poniedziałku do piątku o 6:05. A w soboty i niedzielę od 8:00. Zapraszamy. Do zobaczenia. Zapraszamy. Lato, lato wszędzie. Koniec weekendu obdaruje nas prawdziwie letnią aurą. Termometry we Wrocławiu wskażą nawet 27 stopni. Lato w Elblągu. Termometry wskażą bardzo przyjemne wartości, nawet do 22 stopni. Od rana na niebie pojawią się chmury. Radzimy uważać na porywisty wiatr. Suwałki nie gorsze. Tam też prawie lato. Słupki rtęci wskażą 19 stopni. Za to w ciągu dnia chmury pokryją znaczną część nieba. Dopiero pod wieczór może się rozpogodzić. Podobnie w Zamościu. Aura będzie sprzyjała spacerom. Na termometrach aż 21 stopni. Już o poranku na bezchmurnym niebie zabłyśnie słońce i taka pogoda utrzyma się do końca dnia. Często chowa swój piłkarski potencjał. Mistrzowie Polski zaliczyli już trzecie z rzędu potknięcie, przegrywając z Radomiakiem 1-2. Szanse na obronę tytułu z tygodnia na tydzień maleją, a krzesło trenera coraz gorętsze. Już po remisach z Beniaminkami z Łodzi i Chorzowa atmosfera była bardzo napięta. Sytuacji nie złagodziła oczywiście słaba gra i porażka w Radomiu. Po prostu czysta złość. Złość z tego powodu, że tracimy bramki w sposób kuriozalny. Nie jest to pierwsza bramka w tej rundzie stracona w ten sposób. Złych emocji nie ukrywa też Michał Świerczewski. Po meczu prezes Rakowa zapowiedział, że w klubie mogą niedługo zapaść kluczowe decyzje. Najlepsi żużlowcy na świecie, jazda prawie że po bandzie i pewne zwycięstwo Bartosza z Marzlika. Polak ku ucieszy 10 tysięcy fanów rozjechał konkurencję i zanotował już trzecie z rzędu oraz łącznie piąte zwycięstwo w międzynarodowych mistrzostwach Ekstraligi. Mistrz świata potwierdza zatem świetną formę przed rozpoczęciem ligowych zmagań już w najbliższy piątek. Obecny sezon miał być ostatnim w karierze Rafaela Nadala. Celem były zaś występy we French Open oraz na igrzyskach w Paryżu. Niestety Hiszpana ponownie nękają urazy. 37-latek miał wrócić do gry w Monte Carlo, ale jak przekazał, przerwa będzie jeszcze dłuższa. To z kolei zła prognoza w kontekście jego występu w wielkoszlemowym Roland Garros, który rozpocznie się już za półtora miesiąca. Wóz albo przewóz, tak zapewne motywowali swoich graczy trenerzy Miami Heat i Houston Rockets. Obie ekipy chciały zachować szansę na awans do fazy playoff, choć w przypadku Heat mowa tu o bezpośredniej promocji z 6. miejsca. Pod ścianą byli więc koszykarze Rockets, którzy ostatecznie przegrali 104-119 i mogą już skupić się na kolejnym sezonie. Zespół z Miami natomiast powalczy o top 6 w bezpośrednim starciu z Indianą Pacers. Szanowni Państwo, nie dość, że lato, to jeszcze cisza wyborcza. Jakie to piękne. Zamiast ćwierkania polityków w mediach proponujemy Państwu taki cytat dnia. Ach, jak wspaniale brzmi ta cisza wyborcza, prawda? Ptaszek zaprasza nas do lasu, a my do Ekspresu Republiki Plus. Pękła tama na Uralu, tysiące domów zagrożonych zalaniem. Powodzie w Australii, ponad 150 osób uratowanych przez strażaków. Z Kuźnic do Zakopanego odbyły się zawody klubu wysokogórskiego. Bez Państwa jednak nigdzie nie jedziemy, proszę być z nami, za chwilę wracamy. To był bardzo krótki postój, bo świat nie lubi próżni, a my spieszymy z kolejną porcją informacji. Sylwia Krasnodębska, witam na pokładzie Ekspresu Republiki Plus. Już jutro pójdziemy do urn wyborczych, aby wskazać, komu powierzymy Polskę lokalną. Wieczór wyborczy w telewizji Republika zaczynamy jutro o 21:00.
Konsekwencja Andrzeja Dudy. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego kolejną ustawę. Minęło 30 lat od tragicznej śmierci Kurta Cobaina. Fani z całego świata oddali mu hołd w Seattle. Po ciężkiej walce awansowali na Euro. Wiemy już, jakie premie otrzymają za to polscy piłkarze. Już jutro pójdziemy do urn wyborczych, by zdecydować, komu powierzymy Polskę lokalną. Do końca głosowania obowiązuje cisza wyborcza w większości gmin. Będzie można oddać 4 głosy po jednym na radnych gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na wieczór wyborczy zapraszamy oczywiście do telewizji Republika jutro o 19:30. Choć sobota przed wyborami przebiega spokojnie, policja apeluje o przestrzeganie ciszy wyborczej. Na Podkarpaciu oraz Warmii i Mazurach odnotowano pojedyncze incydenty, gdzie zrywano banery wyborcze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za złamanie prawa wyborczego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a w niektórych przypadkach nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Kto może czuć się zwycięzcą, a kto przegranym, okaże się w niedzielę o 21:00. Zapraszamy do przeżywania emocji razem z nami. Wieczór wyborczy w telewizji Republika w niedzielę od godziny 19:30. Nasi reporterzy będą w najciekawszych miejscach w Polsce, a w naszym studio i w naszej siedzibie analizy, opinie i komentarze, obraz tego, jak wyglądały wybory samorządowe. Gospodarzami wieczoru wyborczego będą wraz z Michałem Rachoniem Danuta Holecka, Katarzyna Gujska i Adrian Klarenbach. Analizy, komentarze, publicystyka na najwyższym poziomie, rzecz jasna, ale też w sposób bardzo przystępny podana. To wszystko podczas wieczoru wyborczego w najbliższą niedzielę o godzinie 19:30. Programu i wieczoru, na który już dziś zapraszam Państwa niezwykle serdecznie. Do zobaczenia. Nie może Państwa zabraknąć. Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. To kolejna taka decyzja głowy państwa w sprawie ustaw koalicji 13 grudnia. Wcześniej prezydent zawetował zmiany w prawie farmaceutycznym umożliwiające osobom powyżej 15 roku życia kupowanie bez recepty tzw. tabletki dzień po. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w związku z nieobecnością w Sejmie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których prezydent uważa za posłów. W ocenie prezydenta RP zachodzą uzasadnione wątpliwości co do tego, czy ustawa z dnia 22 lutego 2024 roku o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej została przyjęta przez Sejm w trybie właściwym dla uchwalania ustaw. Wątpliwości te wynikają z czynności marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To kolejna w ostatnich tygodniach ustawa skierowana przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniejsze wnioski dotyczyły m.in. przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce i nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską agresją. Powód takich decyzji prezydenta jest ten sam, co w przypadku ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dodatkowo przed świętami wielkanocnymi Andrzej Duda zawetował zmiany w prawie farmaceutycznym umożliwiające osobom powyżej 15 roku życia kupowanie bez recepty tzw. tabletki dzień po. Przede wszystkim pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej bardzo licznej korespondencji. I pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jakie są konsekwencje decyzji pana prezydenta? Pozostaje stan prawny niezmieniony. W ocenie prezydenta przyjmowanie tego typu leków do 18 roku życia powinno się odbywać pod kontrolą lekarza ze względu na to, że to lekarz, a nie dziecko 15-letnie jest w stanie ocenić skutki zażywania leków. To był potężny i jakże słuszny cios w handel podróbkami. Policjanci zabezpieczyli niemal 83 tysiące sztuk ubrań i niemal 5 tysięcy sztuk perfum z podrobionymi znakami towarowymi. Zatrzymano 2 obcokrajowców. Dla 30-letniego obywatela Pakistanu oraz 25-letniego Ukraińca zamiłowanie do luksusu okazało się zgubne. Na terenie powiatu piaseczyńskiego trudnili się nielegalnym handlem. Zaopatrywali się w hurtowe ilości podrobionego towaru marek premium, a następnie sprzedawali go klientom poznanym za pośrednictwem komunikatorów internetowych. W chwili zatrzymania przebywali w budynku służącym za magazyn lewego towaru. Podejrzani przyznali się do winy. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Za kratkami takich luksusów z pewnością nie będą mieli.
W Opolskim Centrum Onkologii przeprowadzono pionierską operację podskórnej amputacji piersi z jednoczesną jej rekonstrukcją metodą endoskopową. To trzecia placówka w Polsce, która wykonała ten innowacyjny zabieg leczenia raka piersi. Umożliwia on szybszy powrót do zdrowia i minimalizuje blizny, co daje lepsze efekty estetyczne, a to kluczowe znaczenie dla jakości życia kobiet po operacji. Wprowadzanie takich nowoczesnych metod daje wiele możliwości polskiej medycynie w zakresie walki z rakiem, a przede wszystkim dużą nadzieję pacjentkom. Smakowy lizak już wkrótce zdiagnozuje raka? Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham zamiast bolesnej procedury diagnostycznej raka jamy ustnej proponują rozkoszowanie się lizakiem. A wszystko to możliwe jest dzięki inteligentnemu hydrożelowi, który zatrzymuje w ślinie białka. Naukowcy w ciągu 3 lat skupią się na wykazaniu skuteczności tej metody. Nowatorska metoda ma szansę zmienić odczucia diagnozowanych pacjentów i już wkrótce stać się bezinwazyjną alternatywą dla tradycyjnych zabiegów. U naszych południowych sąsiadów ważny dzień, dzień wyborów prezydenckich. Zobaczymy też niecodzienny spektakl. Jego autorem jest Etna. Wulkan Etna. Oto co jeszcze w programie. Iwan Korczok kontra Peter Pellegrini. Słowacy wybierają dziś prezydenta. Trwa druga tura głosowania. W włoskim Nikolozji na niebie pojawiły się nietypowe obrączki. Wszystko za sprawą wulkanu Etna. Pierścienie gazowe stworzyły niepowtarzalny spektakl. Na finał Ligi Mistrzów kibice Jastrzębskiego Węgla pojadą na własną rękę. Klub nie zorganizuje wyjazdu do tureckiej Antalii. A teraz zapraszamy Państwa na zawody o Mistrzostwo Polski w skialpinizmie, czyli ekstremalnej formie narciarstwa łączącej w sobie elementy wspinaczki i jazdy na nartach w trudnych terenach górskich. Dziś z Serc Tatr z Kuźnic wystartowało 70 zawodników. Pierwszy na metę dotarł Słowak Matus Danko. Pokonanie trasy liczącej prawie 9 km zajęło mu niewiele ponad godzinę. Brawo! Iwona biegnie! Zawodnicy wyruszyli z Kuźnic. Podchodząc do Betlejemki przy hali gąsienicowej i docierając do Kasprowego Wierchu Sucha Przełęcz Patelnia, zawodnicy mieli do pokonania prawie 1500 metrów przewyższenia. My tutaj czekamy na Kasprowym, na pierwszych zawodników. Dobrze zawodnicy startują, wszyscy świetnie przygotowani. Myślę, że każdemu dobrze pójdzie. Uczestnicy zawodów są obowiązkowo wyposażeni w raki i w tym roku wyjątkowo także w buty do biegów górskich. Używane są także detektory trójantenowe, które umożliwiają poszukiwanie zasypanych osób. Obowiązkowe są także kaski, wspinaczkowy i narciarski. No i nie zapominajmy o specjalnych wiązaniach. Żeby wystartować w takich zawodach pucharowych w ski-alpinizmie na pełnej trasie, trzeba należeć do klubu zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu i mieć licencję, której wyrobienie jest bardzo proste i przystępne. Numer licencji zostaje z zawodnikiem na całe sportowe życie. Choć stworzono miliony opowieści o uczuciach, potrzebie miłości i poszukiwaniu akceptacji, to wciąż nasze serca ich potrzebują. W Warszawskim Teatrze Narodowym po raz kolejny sonata jesienna na podstawie scenariusza samego Bergmana. Główna bohaterka, Charlotta, światowej sławy pianistka, po latach nieobecności przyjmuje zaproszenie swojej córki Ewy i odwiedza jej skromny dom w Norwegii. Czy kobiety będą miały o czym rozmawiać, jak zakończy się to spotkanie? W tej sztuce obcujemy z intymnym dramatem rodzinnym, w którym podnoszone są tematy związane z życiowym i artystycznym spełnieniem, uczuciami i przemijaniem. Spektakl Sonata Jesienna można obejrzeć dziś i jutro w Teatrze Narodowym w Warszawie. Największe przeboje musicalowe oraz utwory z polskich i zagranicznych filmów na jednej scenie. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej Piosenka w Meloniku w Rzeszowie promuje nieodkryte wcześniej talenty wokalne i otwiera furtkę do zaistnienia w branży muzycznej. W tym roku impreza odbędzie się od 25 do 26 kwietnia. Zwycięzców poznamy podczas gali finałowej w Rzeszowskim Domu Kultury ostatniego dnia festiwalu. A teraz dobra wiadomość dla fanów japońskich filmów animowanych. Na kinowe ekrany wraca odświeżona wersja opowieści o mistrzu złodziei Lupenie III. W filmie Lupin III – Zamek Kaliostro główny bohater odkrywa, że pieniądze skradzione z krajowego kasyna okazują się być fałszywkami. Trzeba to jak najszybciej wyjaśnić, ale jak to w życiu? Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Z jakimi przeszkodami trzeba będzie się zmierzyć? Czy uda się odzyskać pieniądze i uniknąć spotkania z policją? Produkcja trafi do polskich kin 12 kwietnia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani Zofio za cudownie wykonaną piosenkę. Zmarła Zofia Kucówna, wybitna aktorka filmowa i teatralna, pedagog i pisarka. Występowała m.in. na deskach Teatrów Powszechnego, Ateneum i Narodowego. Była też wykładowcą na Wydziale Aktorskim Warszawskiej Akademii Teatralnej. Śpiewała teksty Agnieszki Osieckiej i piosenki z kabaretu Starszych Panów. Miała 90 lat. Stworzył utwory ponadczasowe, których słucha już kolejne pokolenie. Twórczość zespołu Nirvana to muzyka, z której się nie wyrasta. Fani z całego świata przybyli do Seattle, by oddać hołd wokaliście grupy Kurtowi Cobainowi. Wczoraj minęło 30 lat od jego samobójstwa.
Kurt Cobain był człowiekiem wrażliwym, w pełni oddanym swoim pasjom, muzyce i pisaniu tekstów. Założona przez niego w 1987 roku grupa Nirvana odniosła światowy sukces, a płytę Nevermind uznaje się za jedną z najważniejszych w historii muzyki rockowej. Nirvana jest dla mnie filozofią życia. To też forma wyrażenia szacunku dla kobiet i rock'n'rolla. Cobain pozostawił po sobie wiele wspaniałych muzycznych dzieł. Te muzyczne dzieła, wspomnienia z koncertów, zgromadzone pamiątki czy autografy są teraz tematami rozmów fanów Nirvany, którzy przyjechali do Seattle, aby oddać hołd wokaliście grupy Kurtowi Cobainowi, który 30 lat temu odebrał sobie życie. Kiedy miałem 20 kilka lat i nie wiedziałem, czego chcę od życia, wiele z tej twórczości do mnie przemawiało. Walczyłem z frustracją, słuchając utworów Nirwany. Kurt Cobain uznawany jest za jedną z najbardziej kultowych postaci rockowej muzyki alternatywnej. Był uzależniony od narkotyków. Odszedł 5 kwietnia 1994 roku. Miał tylko 27 lat. Ekspresem Republiki wybieramy się na Ural, gdzie pękła tama. W mieście Orsk na południowym Uralu, w pobliżu granicy z Kazachstanem, w wyniku powodzi pękła tama na rzece Ural. Obszar ten zamieszkuje 230 tysięcy ludzi. Zalanych mogło zostać nawet 4 tysiące domów. Rosyjskie media podały, że władze lokalne utworzyły dla mieszkańców 6 punktów ewakuacyjnych. Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych podało, że w regionie Orenburg ogłoszono stan wyjątkowy. Rzeka Ural jest jednym z najważniejszych cieków wodnych w Rosji. Stanowi naturalną granicę między Azją a Europą. Trwa druga tura wyborów prezydenckich na Słowacji. Sondaże nie wskazują wyraźnego faworyta. Myślę, że to ważne, aby teraz wyrazić swoje wartości. Głosując, daję wyraz swoim poglądom. Zwycięzcą pierwszej tury został Iwan Korczok, były dyplomata i minister spraw zagranicznych. O najwyższy urząd w państwie rywalizuje z Peterem Pellegrinim, byłym premierem i liderem obozu rządzącego, sceptycznego wobec dalszego wsparcia Ukrainy. Co za pokaz! Włoska Etna kolejny raz urzekła wszystkich zapierającymi dech w piersiach wulkanicznymi kręgami. Pani Pierścieni, bo tak nazywają ją miejscowi, znów wyemitowała do atmosfery mnóstwo zjawiskowych wirów pyłowych. Jest to rzadkie zjawisko spowodowane stałym uwalnianiem gazów do atmosfery. Ostatnia duża erupcja miała miejsce 1 grudnia 2023 roku. Krater jest teraz cichy, a my pracujemy każdego dnia, ciesząc się każdą chwilą z setkami ludzi tutaj na wulkanie Etna. Wulkaniczne pierścienie wirowe to naturalne, niemal idealne kręgi gazu emitowanego z wulkanu. Naukowcy twierdzą, że Etna emituje ich więcej niż jakikolwiek inny wulkan na Ziemi. Australia pod wodą. W ciągu 24 godzin w Sydney spadło 111 litrów wody na metr kwadratowy. Niemal tyle samo, ile zwykle pada tam przez cały kwiecień. Doszło do wielu groźnych wezbrania. Strażacy uratowali z powodzi ponad 150 osób. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Obowiązuje najwyższy stopień alertu powodziowego. Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns informuje, że poziom wody nadal rośnie, co stanowi realne zagrożenie. Lato, lato wszędzie, ale tylko do wtorku. Od środy do kraju powróci ochłodzenie i opad deszczu. Może też zagrzmieć. W poniedziałek pogoda tylko na Pomorzu popada. W poniedziałek popada tylko na Pomorzu. W pozostałych regionach zachmurzenie małe, najcieplej na Śląsku. Uwaga, aż 26 stopni. Wtorek przyniesie deszczową aurę na zachodzie oraz umiarkowane zachmurzenie w centrum i na wschodzie. Temperatury będą bardzo przyjemne, do 24 stopni na Mazowszu. Za to od środy czeka nas załamanie pogody i ochłodzenie. Temperatury spadną do 12 i 13 stopni. Japonki zamieniamy na kalosze, niemal w całym kraju spadnie deszcz. Awans Polski na Mistrzostwa Europy wiąże się z ogromnym prestiżem, ale też wielkimi pieniędzmi. Poza samym nakręceniem piłkarskiej koniunktury, PZPN otrzyma od UEFA 40 milionów złotych, co, jak potwierdził dziś sekretarz związku, zostanie również podzielone pomiędzy piłkarzy. W zeszłym roku ta przyśpiewka budziła spore obrzydzenie, co było pokłosiem słynnej afery premiowej. Słowo premia zostało już jednak odczarowane, a teraz wiemy, że piłkarze otrzymają 25% bonus za ogranie walii. Daje to 10 milionów do podziału w zależności od czasu gry danego zawodnika. Nic tylko podnieść kolejne pieniądze z murawy podczas czerwcowego Euro. Finał Ligi Mistrzów z udziałem Jastrzębskiego Węgla bez polskich fanów to pokłosie decyzji o zorganizowaniu meczu w Antalii. Ze względów formalnych klub nie zaaranżuje wyjazdu do Turcji i nie będzie sprzedawać biletów na mecz z Trentino. Wejściówki są oczywiście dostępne u organizatora, ale kibice będą zdani na siebie. Jedyne co może cieszyć, to majówkowy termin finału, który być może zachęci fanów do wspierania mistrza Polski.
Zażarta walka o zwycięstwo w prestiżowym Live Golf Miami trwa w najlepsze. Do prowadzących dotychczas Taylora Gucha i Petera Ulina dołączył dziś Sergio Garcia. Hiszpan popisał się fenomenalną precyzją, kończąc zmagania pierwszej rundy z wynikiem minus 5. W efekcie cała trójka ma jedno uderzenie przewagi nad grupą pościgową. Jutro natomiast poznamy zwycięzcę, który wróci do domu bogatszy o drobne 4 miliony dolarów. Ach, te zacięte sportowe rywalizacje. My tam rywalizować nie będziemy i zapraszamy nie tylko do oglądania naszego wspaniałego ekspresu, ale i wieczornego wydania programu Dzisiaj. Donald Trump krytykuje Izrael. Pierwszy polski film o Monte Cassino. Wieczór wyborczy w Telewizji Republika. Liczymy na Państwa obecność dziś o godzinie 19:00 miłośników opery. Zapraszam też do obejrzenia programu Świat jest teatrem. Dziś 25 minut po północy w rytmie muzyki Mozarta sprawdzimy, czy przesłanie z Così fan tutte o tym, że nie ma wiernych kobiet, wciąż jest aktualne. Dziękuję, do zobaczenia.